przyjaciela WKS Polonia, zawodnika pierwszej jedenastki drużyny piłkarskiej, lekkoatletę, kierownika sekcji lekkiej atletyki w latach 1938-1939, tenisistę, który w 1926 roku założył sekcję tenisa ziemnego Polonii i był jej kierownikiem, członka Bydgoskiego Towarzystwa Wieślarskiego Kulkowego Bractwa Strzeleckiego, działacza Polskiego Związku Zachodniego. Alojzy Stryszyk został zamordowany przez Niemców 26 maja 1942 roku. W momencie egzekucji na stadionie Polonii Alojzy Stryszyk krzyknął: „Niech żyje Polska”. Zwłoki zakopano w zbiorowej modlitwie w Tyszczynie. Po ekshumacji w 1947 roku pochowano je na cmentarzu bohaterów na Wzgórzu Wolności. I teraz o miejscu parę słów. W tablicy odsłaniane są na starej kamienicy bydgoskiej przy ulicy Kupiej 12, której pierwotna zabudowa pochodziła z połowy XVI do połowy XVII wieku. Z tego okresu pochodzą fundamenty i sklepienia wieżowców. Najwcześniejszy rysunek pochodzi z 1866 roku. Kamienica od 1915 roku była własnością patriotycznej rodziny Stryszyków. W latach 2008-2014 została starannie odremontowana przez obecnego właściciela, pana Stanisława Stryszyka, emerytowanego nauczyciela technikum elektronicznego w Gdańsku. Tyle krótkich informacji i bardzo proszę pana prezydenta Bydgoszczy o odsłonięcie obydwu tablic. Panie prezesie, księże, prawasie, szanowni państwo. Dwie różne postaci, dwa różne życiorysy, ale postaci, które na zawsze już pozostają, już są w historii naszego miasta. W ten sposób honorujemy ich udział, ich zasługi, ich działania. Dwa różne życiorysy, ale przecinają się w tym jednym miejscu. Jakże wspaniałym, powiem najpiękniejszym, budynku na tej ulicy Drugiej. Niech to będzie wyzwanie także dla tych pozostałych, przed którymi jeszcze te prace są. Panie prezesie, i panu Stanisławie serdecznie dziękuję za odszukiwanie pamięci i budowanie naszej bydgoskiej tożsamości poprzez honorowanie osób, które dla miasta w sposób szczególny się zasłużyły. To wspaniałe pamiętać o swojej przeszłości. Tak długo, jak będziemy to czynić, tak długo będziemy bydgoszczanami dumnymi z miejsca, w którym mieszkamy. Serdecznie gratuluję inicjatywy przeprowadzenia tego, jak zawsze, niełatwego procesu, z jakże wspaniałym skutkiem. Także wszystkiego najlepszego. Ja chciałbym podziękować wszystkim, których tutaj pan przewodniczący wymienił, bo z tego też nie będę wymieniał, bo wszystkich wymienił. Chciałbym jeszcze tylko podziękować właścicielom tego sklepu za pomoc przy organizacji tego wszystkiego. I na zakończenie, dziękując, chciałbym zaproponować podniesienie wzroku do góry. Nie patrzeć tylko na dół, na ziemię, pod nogi, ale popatrzeć na ten przepiękny dach. Pan Wiluś, który renowację przeprowadził tego dachu, stwierdził, że to jest jedyny w Bydgoszczy tak piękny dach. Twórcą tego dachu jest pan Schroeder, poprzedni właściciel tej kamienicy, który ją w tej formie zbudował i który, będąc blacharzem, chyba sobie zrobił wizytówkę reklamową, tworząc ten dach. Te dekoracje, które państwo widzicie, są oryginalne. Mają 135 lat, proszę państwa. U góry obudowa tych bulai jest oryginalna. Blacha cynkowa przetrwała 132 lata, założona. Potem w dziewiątym roku tego stulecia została wymieniona właśnie przez pana Wilusia, tego wspaniałego tutaj, jednego z najlepszych wykonawców. Trzech panów lutowało, mając współczesne narzędzia. Ja sobie wyobrażam, jak to musiał wyglądać wtedy, kiedy 135 lat kolbami grzanymi na węglu lutowano, bo te wszystkie rzeczy są lutowane, proszę państwa, są pocięte, lutowane. Ja to przez 3 miesiące oglądałem, byłem pod wrażeniem. Przepraszam, że tak mówię, ale trochę chciałbym szerzej powiedzieć o sprawach, których nie zawsze zdajemy sobie sprawę, nieprawda? I ten
Hołd już jaśmy oddali, którzy tutaj to tworzyli. A teraz należy popatrzeć to, co piękne zrobili polscy właściciele. A jeszcze trzeba powiedzieć, proszę Państwa, Polacy obecni kilka lat temu to powtórzyli. Także, proszę Państwa, patrzycie również na oryginalne drzwi. 135 lat, panie. Drzewo nietknięte. Ja widziałem, jak to wszystko było zrzucone. Proszę Państwa, miałem wrażenie, śrubki odkręcone i kręcone z powrotem. Drzwi do wieścia są oryginalne, odtworzone, a tu jest odtworzone według tam zdjęcia, które tam wisi. Także, proszę Państwa, patrzycie na rzecz, które w zasadzie po odtworzeniu przy pomocy również miasta Bydgoszczy, taką subwencję dostałem od miasta, to zostało zrobione. To tyle. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu prezydentowi i kłonię się, żeby wieczorem można było oglądać ten piękny dach z tej strony. Bo pan prezydent, no bo wieczorem nie widać. A tu byliśmy oświetleni. Ja oświetliłem już, także wieczorem widać te piękne drzwi. No i tylko tyle. Serdecznie, serdecznie wszystkim państwu dziękuję za przybycie. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tej pięknej uroczystości. I tak naprawdę, kiedy dowiedziałem się o tym od Sławka Wojciechowskiego, członka zarządu klubu piłkarskiego Polonia, o tej inicjatywie, nie zastanawiałem się długo. To jest coś ponad wartości związane z finansami. Zrobiliśmy szybką, piękną zrzutkę pieniążków. Postaraliśmy się nazbierać ich jak najwięcej, tak żeby ta tablica faktycznie gdzieś tam była widoczna i żeby osoba pana Aloizego Streszczyka, który tak naprawdę wpisał się bardzo mocno w historię Bydgoszczy, tą sportową, mówię tu o tej sportowej historii, gdyż klub bydgoski, klub piłkarski w tej chwili Polonia Bydgoszcz w przyszłym roku będzie obchodził 95-lecie istnienia, także ta jego cegiełka trwa nadal. Mam nadzieję, że będzie trwała. A na ręce pana prezesa podziękowania składam za dopełnienie tego, a także wszystkim tym, którzy mieli tutaj swój wkład. Panie Stanisławie, chylę czoła i mam jeszcze taką prośbę, aby dopełnić tego. Ja przekażę mikrofon. By przyjął pan taką... No to jest szczególna pamiątka dla pana. Takich mieszkańców ulicy Długiej, właścicieli domów było jak najwięcej. Prawdopodobnie nasza starówka by odżyła. Proszę Państwa, tak się złożyło, że po aresztowaniu mojego ojca 14 maja 1942 roku, tylko 12 dni był wystawnik, a był tam stracony. Wszystkie pamiątki musieliśmy odnieść do Gestapa. Ja z moją mamą w walizce zanosiłem wszystkie dyplomy, pamiątki. Ten z naszych gdzieś się był, ale też był, ale tylko na zdjęciu. Także serdecznie panu prezesowi dziękuję. I jeszcze jedną rzecz. Tutaj chciałem organizatorowi podziękować o jednej rzeczy, o czym myśmy myśleli, a pan organizator to dopilnował, żeby ksiądz prałat tu przyszedł i poświęcił. I serdecznie księdzu prałatowi dziękuję za poświęcenie. Chciałem powiedzieć, że rodzina Styszyków była i jest w dalszym ciągu wierzącą, praktykującą rodziną. Tyle świadectwa musiałbym złożyć, bo mojej babci jednej i drugiej się to należy. Świętej Trójcy tam żyli, bo tam też mieszkali. Ale raczej też nie będę popierał. Dziękuję, serdecznie dziękuję jeszcze raz. Było dosyć kłopotów, a najwięcej to właśnie był szuk, to pan prezes, który musiał to wszystko zrealizować, żeby państwo to się przybyli. Serdecznie.